Także proszę Państwa, Radio Nasze Conchita jest wszędobylskie. Radio Nasze Conchita wszędzie jest, wszędzie działa. Państwo zobaczą, jakie są to pola. Tutaj będzie czysta woda. Jest takie bagienko na razie, ale będzie czysta woda. No o czym innym jednak, bo żeby było ciepło w domku, to musi być, proszę Państwa, może prądnica na początek, czyli tak zwany generator, generator prądu. No i pomimo, że niektórzy mają ten prąd już od, bo to są domy, to są nawet może i przedszkole, tutaj jest takie to, co po lewej stronie, bo dzieci na huśtawce się kręciły, no ale na podwórku można mieć huśtawkę, karuzele itp. Na karuzeli się kręciły, bujały się. Proszę Państwa, to ludzie mają prąd, ale jak ktoś chce pobudować się, budujemy dom, budujemy nowy dom, to musimy mieć najpierw prądnicę, jeszcze podłączeni zostaniemy za 2-3 tygodnie do prądu i będzie już prąd. Ale co to znaczy życie bez prądu? Proszę Państwa, zimno nad ranem jak cholera. No, nie wiem, czy mróz nie jest lepszy. Ale tak jak patrzy się na tych ludzi, którzy poza domem mieszkają, na tych ludzi bezdomnych, że im tam musi być ciepło, gdy nam w domach tu jest zimno. I teraz tak wspominam na te mafie reprywatyzacyjne, chociaż to jeszcze jest i jeszcze może będzie więcej. Chcę powiedzieć, że to jeszcze jest aktualne, prawda? Jak to się dopiero zaczęło. Jak mogło dojść do tego, że ludzie zostali tak, byli pokrzywdzeni przez los, to z jednej strony, a z drugiej strony, jak to jest możliwe, że system sprawiedliwości, system wymiaru sprawiedliwości i rządzący nie myśleli nigdy o tych ludziach, czy w ogóle o człowieku, bo to przecież tacy ludzie to się z kosmosu nie wzięli, tak jak zawsze nam tutaj doktor Sumińska powtarza, że tak powiem, wypowiada, że nasze pieski, kotki, zwierzęta, co są do schroniska oddawane, a więc pieski i kotki bezdomne, nie wzięły się z kosmosu. No tak samo i tutaj. Ale jak mogło być na przestrzeni wieku, że człowiek taki jest podły prawie od początku, chcę to podkreślić, że jednak nie od początku, bo pierwsi nasi rodzice, jak uczynili źle, to potomstwo ich jako już niedoskonali ludzie też źle czyniło. I nie możemy po prostu jeszcze zwalać winy na tego czy tamtego, tylko że sami mamy się wziąć do roboty, a Bóg pomógł nam przez zesłanie swojego Syna Pierworodnego, by ludzi wykupić z niewoli grzechu i skażenia. Wszyscy jesteśmy niewolnikami, wszyscy jesteśmy w niewoli, ale niektórzy jeszcze bardziej chcą się upadlać, chcą być w tej niewoli. Pokazujemy film Bloody Shadows, że ludzie chcą być w tej niewoli, w niewoli głupoty, w niewoli eksploatacja ciała wieka, to paruski budżet, czyli wyzysk człowieka przez człowieka. Nie może tak być, że to jest wyzysk człowieka przez człowieka, bo wszelkie systemy religijne, gdzie byli faryzeusze, saduceusze, obrzydliwi w kłamstwie, w oszustwie, w matactwie, to nie dość, że Pana Boga przerobili, albo odwrotnie powiem, nie dość, że samych siebie oszukują, że systemy ludzkie same siebie oszukują, to jeszcze Pana Boga wyrzuciły do śmietnika, bo Biblia w Warszawie, tu Warszawa, Marki, Warszawa, Biblia jest w śmietniku. Pana Boga sponiewierano, bo jak powiesz Jahwe, Jehowa, Jehowa zastępów, to wszystko takie biblijne, to takie żydowskie, to śmiech na twarzy, brutalizacja i mogą ciebie, prześladowanie. Jezus powiedział, jeżeli mnie prześladowali i was prześladować będą, uczeń nie jest nad mistrza. To tylko w tym wypadku Jezus Chrystus powiedział, że nauczyciel jest
ponad ucznia, no ale zawsze od czegoś trzeba zacząć. Mówimy, że tu budowanie domu od czegoś, no trzeba zacząć, że podłączenie do prądu to nie wszystko, trzeba zacząć elektrownię. Dlatego tak burczy, bo jest włączona prądnica, rozumiecie Państwo? No. Od 6 rano, no nie mogłam od 5 rano. Nie mogłam od 5 rano, bo co by to było? Jakby to pół marek tutaj się zleciało. To są jeszcze marki, bo to przez całe marki przejechałam i na końcu z drugiej strony, proszę Państwa, gdzie szatan diabeł mówi: dobranoc Zosiu, dobranoc Zosiu. Czyli generator chodzi, czyli prądnica uruchomiona jest pomyślnie. Radio Koncili. Radio Koncili, proszę z nami, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Radio Koncili. Ludzie siebie nie lubią, bo dlaczego my to mówimy? Ku dobru, ku naprawieniu Rzeczpospolitej. Tak, a że ta wariatka, że ten wariat, rozumiecie Państwo, że na drugim podwórku, w drugim domu po tamtej stronie, a że to wariat, a że to wariatka, i to ten film Kargul padaj dzi do płota, to też to samo pokazywał, ale chodzi o to, że my się mamy wziąć do roboty, musimy zacząć myśleć poprawnie, bo jak nie będziemy myśleli poprawnie, to nic z tego nie będzie. Radio Koncita, idę. Siódmy dopiero dzisiaj kwietnia. Radio Koncita, Radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, czyli film Blady Shadows. Jak to tam się mieszkało na Białorusi i pod Litwą, gdzie daleko człowiek od człowieka mieszkał, a jednocześnie blisko, bo jak to był Instytut Smolny, to ci, którzy tam się uczyli, byli bardzo blisko siebie. Dlaczego nie każdy? Dlaczego nie każdy mógł tam się uczyć? O tym film Blady Shadows, na temat głupoty, niesamowitej głupoty przywiązania człowieka do domu, przywiązania człowieka do ziemi. Tutaj też wiele, wiele złego Radio Maryja zrobiło, że takie piosenki puszcza choćby, że to jest mój dom, to jest mój dom. Teraz widzicie Państwo, ludzie jadą nie wiadomo gdzie i wcale nie wracają, bo nie mogą wrócić. Albo jak na Sybir Polaków wysyłali, pojadą daleko od domu i nie mogą wrócić. No i co wtedy? Jak będziemy puszczali takie piosenki o patriotyzmie w ten sposób, że przywiązani jesteśmy dosłownie do domu, do krwi, do kości. No to straszne sponiewieranie świadomości ludzkiej. Jezus powiedział,
kto nie będzie miał nienawiści ojca swego i matki swojej, nie jest mnie godzien. Czyli, że jakby trzeba mieć nienawiść w sensie takim, że miłość do Chrystusa, miłość do prawdy ponad wszystko. Ja, jako pionierka 40-letnia, mogę powiedzieć, misjonarka, pionierka, że rzeczywiście rodzina to nie wszystko. Proszę Państwa, rodzina rodziną, ojciec ci umarł, matka ci umarła, to już widzisz, że to jest kruche, prawda? Apostoł Paweł powiedział, że na tej ziemi pielgrzymami jesteśmy, nie po to, żeby chodzić z krzyżem, nie po to, żeby Zalewski chodził z krzyżem, tylko po to, żebyśmy za wszelką cenę nic w życiu nie robili. Czy jecie, czy pijecie, to na chwałę Bogu to wszystko oddajecie. Apostoł Paweł więcej tam tłumaczył, dużo więcej, jako wielki filozof i faryzeusz, były saduceusz, który porzucił obrzydliwy sposób myślenia, bo dzisiaj widzimy, że przekładając to na systemy polityczno-religijne, nic się nie zmieniło od czasów Jezusa, a jeszcze i teraz widzimy, że ci, którzy rządzą, to kradną. Ci, którzy w religiach rządzą, to kłamią. Są faryzeuszami, są obłudnikami, tak samo jak w czasie Jezusa w pierwszym wieku. To więc nic dziwnego, że tu autor pisze, że gdyby Jezus żył w XX wieku, to by go też zabili. Dlaczego? No właśnie dlatego pokazujemy w filmie Blady Shadows jedną wielką głupotę, która upadła w librecie Krzysztofa Pendereckiego, Czarna Maska, Czarnej Maski, gdzie pisze: społeczeństwo mieszczańskie upadło. I to my tu pokazujemy jako bardzo głupie, jako bardzo naiwne. Tym bardziej dlatego ja nie chciałam tutaj, proszę Państwa, żadnej takiej roli odgrywać w tym filmie. To chciałam taką rolę odgrywać, pełnić taką rolę, aby pokazać, wykazać, że ocknij się, durna babo, ocknij się, durny dziadu, bo ci się marzy tu w Polsce Ameryka, a wtedy marzyło się, co się marzyło, szlachectwo, bycie królewiczem, paniczem, żeby tobie w tym Instytucie Smolnym dobrze było twoim dziadkom, czyli żeby one się uczyły w najlepszych szkołach. A przecież ile tych domków, ile wsi dookoła jest, co gdzie nikt stamtąd do Smolnego dostać się nie mógł. No to więc po to my pokazujemy, proszę Państwa, Blady Shadows.